Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na Grzybki Nie Inaczej i dla wszystkich miłośników moich leśnych wypadów najnowszy film oto w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szluga, jak to lubi jarać, i jedziemy z moim filmem, bo już późno. Więc w pogoni za mleczajami, ryzami, postaram się dla was nakręcić jakiś dzisiaj film oto z tego wypadu. Ale na początek, jak widzicie, wszystko spleśniałe. Zobaczymy tu tego. To samo pleśń, więc spleśniałych nie zbieramy i szukamy tych fajnych osobników, tak aby były na jakąś jajeczniczkę, sosik do obiadku, czyli znów rydzowy wypad. No i zapraszam na tą chwilę, drodzy państwo. Jest piątek, 16 października 2020, godzina 9:07 i od tego miejsca, od tej godziny kręcę na was jakiś materiał. A co uda mi się trafić, zobaczycie to na moim najnowszym filmie z dzisiejszego wypadu. Wszystko podpleśniałe, ale szukamy tych fajniejszych. Mróz był, widzicie, wszystko podpleśniałe i sztywne, twarde. Ale zobaczymy. Spróbujemy znaleźć jakieś ładne osobniki. Tu wszystko było sprawdzane. Zobaczymy tu. Jest sztuka, nożyk. I poszukamy oto kilka ładnych. Więc widzicie, już jest, o to chodzi. Tak, żeby było do wszamania na dzisiaj. Więc szukamy, odgarniamy naszych mleczaj. Ten jest pleśniały. Ten jest spleśniały. Ten jest zeżarty. No i szukamy najfajniejszych osobników. Ktoś tu był, bo widzę poprzewracane, ale może coś się jeszcze uchowało, coś fajnego, czyli coś takiego jak ten, który na bank będzie chyba dobry. Krótko. O, i o to w tym wszystkim chodzi. Mamy dwie sztuki i szukamy dalej. Zobaczcie, ile tego jest, ale wszystko przy ziemi, a przy ziemi co jest wszystko, to jest spleśniałe. Ale zobaczcie, ile tego jest. Więc będziemy tylko dzisiaj wybierać fajne jakieś osobniki. Nie spleśniałe. Trochę tu, trochę tam, ale dwie sztuki już są, więc chodzimy, szukamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze raz zapraszam na swój najnowszy film z mleczajowego, rydzowego wypadu. Może ten powinien być wysoko od ziemi, powinien być cały. Nie myliłem się. Jest mleczaj. I tak pomalutku wyzbieramy. Poszukamy. Jeszcze pokręcę się coś tutaj, bo mam nadzieję, że tu będzie ich więcej.
zalesniały. No ale nie, szukamy ładniejszych. Zobaczcie, jak ładnie. Zobaczcie, jak ślicznie. Zobaczcie między świerkami, jak pięknie. Szukamy, szukamy. Mają dzisiaj zapowiadać deszcze 80%. Więc, drodzy Państwo, ja kurtka, spodnie przeciwdeszczowe, tak aby nie zmoknąć. No i połazimy i zobaczymy, co i jak, ale pierwsze efekty już są. Szukamy tylko najfajniejszych osobników z tego miejsca, z tego lasu. Więc pomalutku, powolutku nakręcę jakiś film. Tak lubię, tak chcę. Jestem sam i po prostu będę chodził, dopóki nie stwierdzę, że już starczy. I tak mówię, większość dnia ma padać, no ale zabezpieczony jestem. No i zobaczymy, co z tego wypadu wypadnie na końcu mojego filmu. Więc szukamy pomalutku, powolutku. Chodzi pyza po leśnym ogródku, szukając grzybków. Jeszcze zobaczcie, psioki rosną, ale jakie ładne, lecz niestety niejadalne. Szukamy tylko tych, które nadają się do spożycia i nam nie zaszkodzą. Pomalutku, powolutku. Na razie nie pada, to jest elegancko. Zobaczymy, czy uda mi się dzisiaj jakiegoś borowika trafić. Chociaż jedną sztukę. Zobaczymy. Może ma ślaki. Może opięki. Może podgrzybki. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Więc to jest bardzo fajne. Dobrze. Pomału sobie chodzę i szukam grzybków. Tutaj są, drodzy Państwo, ale zobaczymy, w jakim stanie. Podpleśniałe. Zobaczymy, czy uda się coś niespleśniałego. Wszystko spleśniałe. Zobaczcie, a te większe? Spleśniałe. Spleśniałe. Zobaczcie. Wszystko. Jak to się mówi, szlak trafił. Tak. I tu też. Wszystko. Wszystko. Więc idziemy dalej. Coś bardzo świecące, te grzybki, prawdopodobnie będzie, zobaczymy, wyjmiemy korzeń i co mamy? Pięknego maślaka, zobaczcie, piękny maślaczek, ale tylko jeden. Oczywiście go przytulimy. Będzie sosik dzisiaj z grzybów mieszanych. Jeśli tylko takie będą.
Więc szukamy dalej grzybków, póki jeszcze nie pada, ale jest pięknie, pięknie. Sam jestem w lesie, na razie żadnych ludzi, ale to przed weekendem, dzisiaj piątek, 16 października, więc od jutra będzie trochę więcej ludzi, w zależności czy będzie padać czy nie, ale przez kilka dni opada, opady deszczu i zimno. Tu co mamy? Nie. Szukamy. Szukamy pomalutku. Opieńki. Opieńki przytulimy. Zobaczcie, bo są fajne. Oczywiście króciutko obcinamy, nie spiesząc się. Trochę nogi i resztę kapelusza. Nie odrywamy całego korzenia, bo korzeń nic nam nie daje i tylko w koszyku by nam zajmował miejsce, a takie próchno, czyli reszta, do niczego się praktycznie nie nadaje. No i dobrze, jak były jedne, szukamy mniejszych. Może w pobliżu będą jeszcze jakieś opieńki. O, są. Tam jest duża, ale tu za wielka. Weźmiemy tylko dwie te i kilka tych. Sztuka, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem sztuk z boku. Teraz oddzielimy, żeby opieńki były w jednym miejscu, koszyku. Dobrze, tam jest taka duża, ale nie bierzemy. Szukamy tych mniejszych osobników. Ła, może się wystraszył. Co tu mamy? Nie. Nie. Szukamy, szukamy. Najwyżej jak nie będzie, pójdziemy w inną część lasu. Okej. Robaczywy. Robaczywy niestety. Jak widzicie, drodzy widzowie, dzisiaj 80% deszczu, jutro 80% na deszcz. Niedziela 50% na deszcz, zero słońca. Dzisiaj, jutro, pojutrze, dopiero od poniedziałku 40% na deszcz i 3 godziny wyjdzie słonko za chmurek. Tak się zobaczcie sami dokładnie. Tak się prezentuje pogoda, zachmurzone, ciemno, ale fajnie, fajnie, fajnie. Zobaczymy. Więc chodzimy dalej, szukając grzybów. Pomalutku, powolutku. Może coś jeszcze fajnego trafię. Pochmurno, 6 stopni tylko, na razie bez deszczu, dopiero o 11 ma coś padać. A zachmurzone cały czas jest. No i tak to się prezentuje. Dobrze, idziemy, idziemy. Tylko musimy gdzieś wejść w jakieś krzaki, bo tak jak ja teraz po takim ładnym lesie, to każdy sobie chodzi, znajduje, wycina grzybki. O to chodzi, żeby
o tej porze wejść, trafić w miejsce, co jeszcze rosną, a nikt ich nie zbierał, nie chodził, więc musimy iść w jakieś krzory, więc pomału szukamy jakichś krzoków obok rosnących, no ale przy okazji spacerujemy, odpoczywamy, ptaszki śpiewają, powietrze cudne, trochę chłodno, ale jest pięknie. Zobaczcie, spójrzcie sami. Kopnęłem, a tu zobaczcie, borowik. Borowik. Nic dodać, nic ująć. Zobaczcie, kopnęłem go, ale to jest borowik. Czyli pyza borowikowy chłopak. Nie jest robaczywy, ale go nie bierzemy, dlatego że jest bardzo mokry. Ale borowik. Zobaczcie. Prawdziwe, który tu rósł. Zobaczymy. No ale co wypadł do tego lasu co roku, to przy zbiorze mleczai zawsze trafią na jakiegoś borowika. Jednego, bo jednego, ale trafią. I teraz też trafiłem, ale go nie bierzemy, bo jest mokry. Mokry, bo to, zobaczcie, woda sama. Nic z niego dla mnie nie będzie. Szukamy dalej naszych leśnych przyjaciół w trawie. Zobaczymy. Zobaczymy tego. Cały do szatkowania pójdzie. I tu jest prawdopodobnie kolejny. Ale sprawdzimy go. Dobrze. Szukamy, szukamy dalej. Borowikowy chłopak. Zobaczcie. Przy zbieraniu mleczai rydzy kolejny borowik. Czyli drugi już, ale tego przygarniemy, bo jest fajny. Widzicie, jeszcze trafiają się borowiki. Pięknie pachnie. Dobrze, przytulamy. I mamy różnorodność grzybków przy dzisiejszym wypadzie do lasu. Ok. Coś pięknego. Coś pięknego, ale szukamy, szukamy. Być może być drugi, bo jeden był tu niedaleko, przy drodze. Ten pierwszy, później dwa rydze, prawdopodobnie. Znów dwa rydze, ale w jednym miejscu chodzę. Tak, tutaj były te dwa rydze, tam borowik. Ten pierwszy. Zobaczymy, 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 czy coś jest. Okej. Ojej. Drodzy Państwo, zobaczcie, zobaczcie sami, jaki piękny borowik. I mamy pięknego borowika. Zobaczcie. Zobaczcie. Dalej. Zobaczcie. Sztuka. Piękny. Piękny. Szukamy, szukamy, szukamy. Dalej. Jest, jest, jest. Jest. Następny borowik. Pięknie. Pięknie. Pięknie.
Okej. Do naszych borowików. Kilka grzybków i do domu, dużo nie dozbierał. Pochodzę jeszcze z godzinę, z półtora i niedługo będziemy kończyć. Trzy borowiki są. To cieszy, kilka rydzy, opieńki, grzyby mieszane i będzie jakiś sosik do obiadu. I fajnie, fajnie, pomalutku, powolutku zbieramy. Maślaczki przytulimy. Przytulimy. Będą grzybki mieszane. I tu jeszcze ładne. Więc tniemy. Pięknie, zobaczcie, jakie stado opieniek, ale weźmiemy tylko te najmniejsze. Tych wielkich nie będziemy brać. Weźmiemy kilka osobników stąd. Poobcinamy po szatkach. Czyli tylko kilka obetniemy. Tych najmniejszych. Teraz pozbieram, a resztę, czyli tą całą kępę, zostawimy. Idziemy dalej zaraz. Tylko pozbieram te najmniejsze. Dobrze, tą kępę zostawimy. Wybrałem te mniejsze częściowo. Dobrze, starczy. A resztę zostawiamy, idziemy dalej. Grzybek. I tak to się prezentuje. Grzybki, maślaki, prawdziwki, opieńki, rydze, mleczaje do wyboru, do koloru. No i za chwilkę będziemy pomału kończyć, dlatego że taki wypad dla was, chciałem nakręcić film, krótki materiał, niekoniecznie musi być pełen kosz, taki film po prostu na luzie z tego lasu, więc niedługo będziemy kończyć i będziemy wychodzić z lasu, więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy, co uda się trafić pod koniec dzisiejszego filmu. Ale ja jestem, drodzy Państwo, zadowolony. Zadowolony, nie inaczej. I jest po prostu, wiecie jak, w pytkę. Potem
ale będzie prawdopodobnie szamany. Nie, nawet nie. Zdrowy. I tak pójdą do szatkowania. Okej. Przebieramy, wybieramy w tych dzisiejszych naszych grzybkach. Ale z pleśniawką. A tędy. Oj, drodzy państwo. Gwóźdź dzisiejszego programu. Piękny jest, więc zrobimy mu najpierw fotkę. Piękny borowik. W ten piątkowy dzionek. I teraz go przytulimy. Och, jaki piękny. Zobaczcie, jaki piękny borowik. Piękny. Czwarty. Pierwszy był mokry, nie wziąłem. Później trzy koło siebie. I teraz kolejny borowik. Więc go przytulamy. Letko natniemy. I mamy czystą czwartą sztukę. Jest pięknie. Szukamy tutaj następnych. Tu chyba jest kolejny. Nie myliłem się głęboko. Ale jest. Zobaczcie. Kolejny. Więc tu jeszcze muszą być. Drodzy państwo, może jeszcze grzyby, czyli borowiki, wysypią. Może nie w takiej ilości co wcześniej, ale widzicie, kolejny. Więc go oczyścimy i zobaczymy dalej. Pięknie. Mamy 2, 4, 5 borowików. Rydzy, mleczaju, maślaki, jednego podgrzybka i opieńki. Niestety jest
robaczywy. A tam tutaj cały dobry. I tu mamy kolejne. Ten jest zdechły. I ten. Jest też taki zdechły. Szukamy ładniejszych. Pójdziemy trochę tędy. Zobaczymy tu w dół, w górkę, czy coś fajnego trafimy. Więc szukamy, szukamy. I oby coś fajnego natrafić. I mamy nawet kanię, którą przytuliny. Grzyby będą mieszane i bardzo z tego się cieszę. Szukamy dalej. Oto teraz w tym miejscu. Wszystkie, widzicie, tamto na nie sprawdzam, wszystkie w pleśni. Cisza, spokój, zobaczcie jak ładnie zielono. I wychodzimy do wejścia i niedługo będziemy kończyć tą leśną przygodę. Jestem zadowolony, starczy, po co mi więcej, odpoczynek, film będzie i to jest najważniejsze, więc idziemy dalej. Więc drodzy Państwo, zakończymy oto w tym miejscu, mam 2, 4, 5 borowików, mleczai, podgrzybka, maślaki, opieńki oraz jedną kanię. Tak to wygląda na ten dzisiejszy piątkowy zbiór dzionek. Jedziemy, kończymy jeszcze dzisiaj, drodzy Państwo, w piątek jest dzisiaj, to dzisiaj 16 października wieczorem wrzucę film z dzisiejszego wypadu dla Was. No i jutro zaczynam nocne zmiany. Tak to chciałem, jak widzieć się na nowym filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanałów, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i na złe. I do następnego filmu, czy to z lasu, czy z ryb, w moim wykonaniu. Jeszcze raz buziaki, dziękuję, że oglądacie, komentarze. Kto nie subskrybował mojego kanału, niech da subskrypcję, będzie śledził moje filmy na bieżąco. No i do następnego. Narka, siema, pyza.